Moi drodzy, dzisiaj odcinek specjalny, bo właśnie zakończyłem pracę nad domowym studiem nagraniowym, wieszając ostatni panel przy suficie. To właśnie tutaj na 18 metrach kwadratowych nagrywam dla was YouTube'a, ale również tworzę materiały komercyjne dla producentów i dystrybutorów. Tu też komponuję muzykę, produkuję ją od zera i biorę udział w nagraniach jako zdalny muzyk sesyjny. Przechodząc do sedna, dzisiaj pokażę wam, jak to wszystko sobie zorganizowałem, jakiego sprzętu używam do konkretnych zadań, a całą listę gratów, które wykorzystuję na co dzień, znajdziecie w opisie filmu i w podpiętym komentarzu. Kawki, herbatki w dłoń i życzę miłego oglądania. Aby wejść do mojego studia, musisz pokonać ciężkie drzwi akustyczne, które polecę każdemu bez względu na to, czy chce u siebie nagrywać, czy po prostu zrobić manscave, miejsce wyciszenia, miejsce do grania na gitarze, aby też nie przeszkadzać innym domownikom. Oprócz drzwi mam również wełnę w ścianach i regips na wierzchu, ale mam wrażenie, że to właśnie one robią największą różnicę. Do adaptacji pomieszczenia wykorzystałem regał z książkami, który jest za kamerą, oraz ręcznie robione panele akustyczne, o których nagrywałem osobny odcinek. Przy suficie zawiesiłem takie pianki, ważą 6 kg, doskonale wycinają od dolnego środka w górę i to one usunęły ten taki dziwny pogłos przy mówieniu do mikrofonu. Domyślam się, że wiele osób zaśmieje się pod nosem i stwierdzi, że takie podejście jest czysto amatorskie i okej, nie mam z tym żadnego problemu. Moją filozofią życiową jest to, aby jeść małą łyżeczką, aby doceniać każdą zmianę na lepsze i można byłoby tutaj wydać sporo kasy na profesjonalne pomiary i na idealnie dostrojone elementy adaptacji, ale sądzę, że po pierwsze lokal mnie nie puszcza, po drugie to, co jest tutaj, mnie nie ogranicza, a po trzecie być może zrobię sobie jeszcze przestrzeń na zbudowanie własnego prawdziwego studia za kilka bądź kilkanaście lat. Do filmowania wykorzystuję Sony A7S III z obiektywem Sigma 24-70. Wiadomo, że jest to sprzęt z bardzo wysokiej półki, ale tak naprawdę całą robotę robi oświetlenie. Tu mam dwa softboxy z gridem, które powodują, że to światło nie rozlewa się na cały obszar, ale po lewej stronie, po waszej prawej, doświetla mnie pierścień LEDowy, który normalnie wykorzystuję w lekcjach online, tak żeby mieć fajne, równomierne oświetlenie. Na dole widzicie lampki z Castoramy w oprawkach z Ikei, są to te dekoracyjne z ciepłym oświetleniem, a u góry dwa miecze LEDowe Yongnuo, które można ustawiać na dowolny kolor z palety RGB. Z tyłu, aby mnie troszkę odkleić od tła, oświetla mnie mały panel LEDowy Yongnuo, który daje taką fajną poświatę, obramówkę, w zależności od tego, jak się ustawię. Także licząc, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11 lamp, które świecą w danym momencie, plus ta listwa na biurku, które zaraz pokażę wam z bliska. Na pewno zauważyliście, że sporo eksperymentowałem z kolorami tych mieczy. Myślałem, żeby do każdej serii dopasować inną barwę, ale ostatecznie pozostałem przy fiolecie. Z tego względu, że podoba mi się najbardziej, ale również daje taką czystą identyfikację kanału. Widząc moje miniaturki, wiecie, kogo oglądacie i według mnie jest to bardzo dobre podejście. To, o co najczęściej mnie pytacie w wiadomościach prywatnych, to biurko, które za mną stoi, czyli serce mojego studia. Zostało ono zrobione przez Number One Studio na zamówienie, gorąco polecam i jestem mega zadowolony z efektu. Po pierwsze, prezentuje się wspaniale w kamerze, a po drugie jest niesamowicie funkcjonalne. Na dole mam miejsce na klawiaturę, na górze bardzo szeroki blat, całe biurko to 180 cm szerokości, wnęki na sprzęt rakowy oraz półeczkę, na której kładę monitory. Zostało zrobione z potrójnej płyty meblowej, dlatego jest ciężkie, sztywne, stabilne i spokojnie sam mógłbym po nim skakać. Dodatkowo zamontowaliśmy tutaj panele LED, które podświetlają elementy wyposażenia i dwa organizery. Jeden na blacie z dwoma gniazdkami i portami USB do ładowania, drugi pod spodem do organizacji kabli. Gdybym miał jeszcze raz zamawiać customowe biurko, z pewnością zrobiłbym u tego samego producenta, ale lepiej przemyślałbym wysokość tego biurka. Mam wrażenie, że jest ono trochę za wysokie, albo moje krzesło jest za niskie, bo czuję się tutaj, jakbym dowodził wszechświatem, albo co najmniej misją kosmiczną na Marsa. Krzesło, na którym siedzę, po 2 latach intensywnego użytkowania lubi czasem zaskrzypić, ale wciąż jestem z niego bardzo zadowolony i uważam za wygodne. Po pierwsze dlatego, że ma te rozsuwane, obniżane podłokietniki, dające komfort w graniu na gitarze, ale najzwyczajniej w świecie to, że jest lekko pochylone do przodu, zmusza mnie do prostego siedzenia. Mam straszną tendencję do garbienia się, kto mnie zna, to wie, że chodzę raczej w ten sposób, więc sprawdźcie sobie, jeżeli borykacie się z podobnym problemem. Do codziennej pracy z dźwiękiem i z obrazem wykorzystuję MacBooka Pro, którego łączę przez port Thunderbolt z Antelope Audio Discrete 4. Jest to interfejs, który w 100% mi wystarcza. Posiada 4 wejścia combo, bardzo wysoką jakość przetwarzania oraz możliwość pracy z efektami na żywo. Do miksowania używam 4 źródeł odsłuchowych. Po pierwsze monitorów studyjnych T7V od Adam Audio po kalibracji Sonarworksem. Po drugie słuchawek Sennheiser HD 650, które według mnie sprawdzają się w tym fenomenalnie. Dodatkowo Beyerdynamic 770 do nagrywania, aby nie było przesłuchów, i moje stare wysuszone 990, bardzo wygodne, świetne do konsumpcji muzy, ale niestety mocno przekłamujące częstotliwości. Do sterowania programem DAW używam prostej klawiatury i myszy, nie mam żadnych zaawansowanych kontrolerów, wyłącznie sterownik MIDI M-Audio Code 61, którego już chyba nie kupicie. Kiedyś znajomy mi polecił, cena była całkiem spoko i do moich potrzeb, czyli niepianistycznych, sprawdza się wspaniale. Wracając jeszcze na chwilę do tematu komputera, byłem pierwszym przeciwnikiem Apple'a. Uważałem, że jest to sprzęt dla snobów, dla osób, które muszą pić kawę z sojowym latte w Starbucksie i przeglądać pocztę i internet na MacBooku Pro za 10 000 złotych. Jakież było moje zdziwienie, jak napisał do mnie kolega, który zawodowo zajmuje się filmowaniem i obróbką, i powiedział, że jeżeli nie chcesz kupić MacBooka tylko dlatego, że to MacBook, to tym razem spróbuj. Procesory M1 Pro działają w taki sposób, że nie uwierzysz, że jest to laptop. I rzeczywiście tak jest. Montaż na MacBooku to absolutna bajka. Wszystko chodzi płynnie, nic się nie doczytuje. Z perspektywy czasu wziąłbym większą opcję ramu. Wiem, że była tam spora dopłata, chyba 3000 zł do 32 giga, ale gdy pracuję na dużych projektach w programie DAW, gdzie używam sporo wirtualnych instrumentów, to ten RAM lubi się przytkać. Da się oczywiście to załagodzić, używając opcji Freeze w Logicu, natomiast chciałbym czasami mieć większą swobodę w pracy w DAW-ie, a nie ciągle pamiętać o tym, żeby zamrażać, odmrażać, zamrażać, odmrażać. Interfejs Antylopy sprawdza się rewelacyjnie, ale jest jedna rzecz, którą przeoczyłem przy zakupie i przed którą chciałbym Was przestrzec. Otóż on jest w stanie obsługiwać efekty w czasie rzeczywistym na swoich procesorach DSP. Natomiast uwaga, nie da się obsługiwać tych efektów w trybie offline. Czyli za każdym razem musicie robić render w real time. Ten track musi być zagrany w całości, tak jakbyście to robili na analogowym sprzęcie. Jest to spore utrudnienie i gdybym miał więcej kasy, na pewno uderzyłbym w interfejs Universal Audio, który ma to lepiej rozwiązane. Posiadam skromną, ale porządną kolekcję mikrofonów. Przede wszystkim SM7B, którego używam do nagrywania swojej mowy. Wydaje mi się, że w tym temacie jest bezkonkurencyjny. A gdy trzeba nagrać gitarę akustyczną albo klasyczną, używam pary Neumannów KM184, które sprawdzają się w tym wyśmienicie. Czasami, jeżeli potrzeba więcej detalu, więcej pomieszczenia, bawię się Edge Solo od Antelope Audio. Ten mikrofon doskonale współpracuje z moim interfejsem i ma, powiedzmy, symulację innych mikrofonów. Takie nakładane EQ, które pozwala symulować te najbardziej legendarne konstrukcje. Po mojej prawej stronie bardzo często widać fragment taniego regału z Castoramy, Cargo, który kryje w sobie kolekcję wzmacniaczy gitarowych. Mam 3 lampy i 2 piece tranzystorowe. Taki zestaw sprawdza się wyśmienicie bez względu na to, jaki gatunek muzyki muszę nagrać, a w przypadku niestandardowych, bardziej wymyślnych sytuacji zawsze mogę podeprzeć się biblioteką Neural DSP. Skoro już wiesz, do czego się podłączam, teraz pytanie, jak to nagrywam? Używam tego oto pięknego Oxboxa, który uważam za najlepszą inwestycję w moje studio nagraniowe. Uwierzcie mi, że próbowałem na różne sposoby. Próbowałem mikrofonami, próbowałem jakimiś różnymi loadboxami. To, co jestem w stanie uzyskać z Oxboxem, absolutnie przebija wszystko, co do tej pory słyszałem. Jeżeli macie kasę, jeżeli traktujecie nagrywanie elektryka poważnie, to to jest naprawdę sztos. Mimo że to urządzenie nie jest już wspierane przez Universal Audio, nie ma żadnych aktualizacji, nowych kolumn, to wszystko, co znajdziecie na pokładzie, jest absolutnie wystarczające, żeby pokryć jakieś 95% potrzeb każdego gitarzysty. Po drugiej stronie kadru, na regale, o którym wspominałem Wam na początku, kryje się kolekcja moich efektów gitarowych. Powiem szczerze, że sporo się tego uzbierało. Nie są to oczywiście najbardziej popularne rzeczy, jakie można znaleźć na rynku, ale ogromnie sobie cenię ręczną robotę i ogromnie sobie cenię ludzi, którzy robią to z pasją. Więc mam tam bardzo dużo kostek Analog Wise Pedals, Łukasza Groberta, Sitek, Ayana Rydera, Tone Charm i wiele, wiele innych. To, co jeszcze niektórych z Was pewnie interesuje, to to, co znajduje się po mojej prawej stronie, czyli kolekcja gitar wystawiona do sięgnięcia po nie. Więc kiedyś były to same PRS-y, gdy byłem endorserem tej marki. Teraz tak naprawdę używam gitar wszystkich marek, od furchów, przez Ibanezy, Sire, po Harley Bentony i wcale się tego nie wstydzę. Większość PRS-ów schowałem do szafy, tak naprawdę jedyny, z którego regularnie korzystam, to ten S2 z moimi sygnowanymi pick-upami, Vermilion Buff. Jeżeli chcecie, abym nagrał osobny odcinek o kolekcji gitar, zaktualizowany, dajcie znać, bardzo chętnie to zrobię, opowiem o każdej, chwilę pogram i będziecie mieli taki przegląd mojej drogi w poszukiwaniu idealnego instrumentu. Jak widzicie, przez lata pracy, ale i wsparcia moich wspaniałych patronów uzbierało mi się sporo sprzętu, który cały czas wykorzystuję, aby robić coraz lepsze materiały, coraz lepsze nagrania i aby ciągle się rozwijać. Pamiętajcie, że sprzęt to tylko sprzęt, wszystko tak naprawdę jest w głowie i w rękach, przez to, że przeszedłem całą tą drogę od samego początku, zaczynając od poda XT i kamerki internetowej, wiem, że największa wartość dodana to to, czego nauczycie się po drodze, prowadząc domowe studio nagraniowe. Nie bójcie się tworzyć swoich rzeczy, nie czekajcie na odpowiedni moment, nie czekajcie na sprzęt, że jak będę miał ten mikrofon, to zabrzmi lepiej. To jest absolutnie nieistotne, w każdej chwili można robić progres, a sprzęt i tak przyjdzie z czasem. Ostatecznie w tym wszystkim najważniejsze jest to, aby robić swoje. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego, do następnego. Gitary w dłoń!